Dobrze, rozmawiamy w tej chwili z DJ-em Tomim, tak? Tomek, powiedz mi, jak ci się podoba ta impreza? Byłym Tomim, obecnie TM. Za wcześnie to oceniać, bo jest młoda godzina i ludzie się zbierają. Dobrze, powiedz nam, od jak dawna zajmujesz się DJ-owaniem? Od bardzo dawna. A gdzie zaczynałeś? Przypomnij nam. Zaczynałem w mieście, w którym się urodziłem, czyli w Gnieźnie, w Wielkopolsce. I jaki to był lokal? To był wtedy jeszcze Miejski Ośrodek Kultury, to jeszcze nie był lokal. A ja jeszcze nie miałem wtedy chyba skończonych 16 czy 17 lat. Dlaczego to robisz? Bo to lubię. Czy możesz powiedzieć, ile to już lat w sumie? Oj, łatwo policzyć. Musiałabym się dowiedzieć, ile masz lat na początek. To żadna tajemnica, 32 niespełna. I jaką muzyką głównie się zajmujesz? W tej chwili wszelkimi odmianami muzyki house. A co robisz w wolnym czasie? Wychodzę z psem na spacer. Jakiego masz psa? Starego dziadka, ma 14 lat. Ale generalnie kocham go nad życie, a tak na poważnie mówiąc, w wolnym czasie tak ten czas wolny poświęcam na muzykę, także cały czas to samo, ale to jest to, co mnie kręci, to co lubię, to co jest fajne dla mnie. Słyszałam, że prowadzisz także własne radio. Czy możesz przybliżyć nam troszkę to? Od 2 lat mamy taki projekt w Szczecinie, sobie wymyśliliśmy, że stworzymy radio internetowe, ponieważ internet się w błyskawicznym tempie rozwija. Stworzyliśmy radio internetowe o nazwie Ice FM. Przerosło to nasze wszelkie oczekiwania w tej chwili. Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni. To jest kolejna sprawa, której poświęcam bardzo dużo czasu. Dobrze, czy masz jeszcze coś do dodania? Życzę wszystkim miłej zabawy, no i oglądaliście relacje Mewa TV, bo Mewa TV się też dobrze bawi. Dokładnie tak, a my tobie życzymy, czego się życzy DJ-owi? Połamania płyt? Nie, bo potem będzie problem, lepiej ich nie łamać. Ale tak naprawdę to nie DJ-owi, trzeba życzyć wszystkim dobrej zabawy, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Więc życzę tobie dobrej zabawy. I nawzajem.